Paliwa, jakie rzecz, paliwa. Już ten napis zgasł, dawno zgasł, pół godziny temu. A ja, ponieważ jestem tutaj też przypadkowo, kręcę filmy BGZ Paribas, BGZ Paribas, BGZ Paribas. I teraz tak, jak te banki wszystkie są w rękach żydowskich, już się przeluźnia 105, ale jak jechałam przedwczoraj 105, proszę Państwa, to ten 105 też jeździ do Ronda Daszyńskiego. Większość 105 jeździ do Ronda Daszyńskiego, ja tego nie rozumiem. Że w Warszawie, jak pokazać jakiś przykład, to oni już nie będą chcieli pracować i jeździć od pętli do pętli, tylko będą, proszę Państwa, jeździć do Ronda Daszyńskiego. I to jest świństwo. To jest świństwo. No. Albo kierowcy dać prawa. To teraz pokazujemy na pętli Górczewskiej. Jak przyjeżdża na przykład, powiedzmy ten nocny, na pętlę wjeżdża, no jak kierowca wypieprza ludzi z autobusu. On myśli, że jest kierownikiem, on myśli, że ten autobus jest jego własnością i się zachowuje nawet, proszę Państwa, dochodzi do tego, że kierowca nocny nie otwiera drzwi na pętli, tylko odjeżdża. I tutaj też na pętli Górczewskiej, pętla Górczewskiej podpadła, bo tam powinna być budka czynna całą noc, ludzie walili do budki. Alarm, 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 że dziad, autobus 42 nocny, odjechał z pętli, nie otworzywszy ludziom drzwi. Dlaczego? Dlatego, że tam on uważa, że ludzie w autobusie śpią. No to teraz tak pytanie, czy wszyscy ludzie w autobusie śpią? No to jeżeli wszyscy w autobusie śpią, to może kierowca niech nie przyjdzie do pracy. I co by było, gdyby kierowca nie przyszedł do pracy? By było, żeby jego wywalili z pracy. A dlaczego kierowca przyjdzie do pracy? Dlatego, żeby miał pieniądze, żeby się utrzymał na poziomie, żeby się utrzymał na linii. No i teraz dochodzi do manipulacji. Nie można pozwolić na manipulację. Jest po to ochrona w autobusie, tak jak Zubrzycki na Centralnym, bo oni kontrolowali, a kierowca nie ma nic. Bo to wiecie Państwo, Polakom pokazać coś, to oni już myślą, że to jest ich prywatny folwark. Też, proszę Państwa, dzięki Unii Europejskiej odnowiona została Warszawa i krakowskie przedmieście szare, nie szare, ale nie ma tam kociego łba szare, nie szare, ale są standardy światowe. I teraz też częściowo to wszystko jakby do Unii Europejskiej należy, proszę Państwa. Oglądamy tutaj, obserwujemy Rondo Daszyńskiego. Uporządkowało jakoś mniej. I mam nadzieję, że już będzie mniej. Ale to wiecie Państwo, ósma, ludzie jadą na siódmą, na ósmą do pracy. No, a ja chcę teraz tylko do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Jak zaczęłam, chciałam tu być, chciałam tamto. Wiecie Państwo, jak wysiadamy przy Rondzie Daszyńskiego, no to gdzie pojedziesz? No to trzeba patrzeć. Przecież my sobie damy radę, spokojnie. Ja mówię tutaj przykład, podaję takiej staruszki, która by się chciała rozsiąść i pojechać sobie. Oczywiście, że to jest niemożliwe, a starszy człowiek, jak będzie tak się gramolił, gramoląco wychodził, przechodził, zobaczył. Znowu to samo. Gramoląco. No to jaki wniosek, że w Warszawie nie ma standardu. Albo jest ustalona godzina, że przejeżdżają do Ronda Daszyńskiego, a potem już nie. No to po co za 5.12 jedzie autobus i tylko do Ronda Daszyńskiego. Uwaga, i to tak co sekunda powtarza, że to aż jest denerwujące. Tak samo jak czy w T-Mobile'u, w tej pajęczycy, czy gdzie, na telefonie, że dzwonisz w innej sprawie, a oni ci przypominają, że ty musisz zapłacić rachunek. I to ci tak przypomina, że 1000 razy ci przypomina najpierw to, a tę sprawę, którą ty masz do załatwienia, ważną dla ciebie, to sobie załatwisz dopiero później. Ale musisz się nasłuchać, musisz wszystko wiedzieć, bo oni muszą ci to powiedzieć. Okej. Okay.